z ruchem chorzów na stadionie przy ulicy Cichej zaprezentowała się jako zespół bardzo dobrze zorganizowany i niebezpieczny. Gospodarze, chorzowianie występujący w jednolitych białych strojach, przez długi czas nie mogli sobie poradzić nie tylko z obroną gości, ale również z ich niebezpiecznymi atakami. Jeden z pierwszych, groźniejszych ataków i niewykorzystana okazja przez Mariusza Śrutkę, tak zwana setka, tym razem nie na konto najskuteczniejszego zawodnika niebieskich. Ruch Chorzów z czasem zaczął śmielej atakować. Nadal jednak w grze zespołu z Cichej szwankowała precyzja i skuteczność. W ostatnich minutach pierwszej połowy uaktywnił się Bąk, którego uprzedził tym razem Broniszewski oraz, co za chwilę zobaczymy, występujący z numerem 11 Dariusz Gęsiarz. Ten zawodnik próbował strzał z dystansu, a teraz jeszcze strzał bardzo aktywnego w tym meczu Wawrzyczny. Oto strzał Gęsiora z rzutu wolnego, a za chwilę Dariusz Gęsior będzie próbował szczęścia z gry. W ostatniej minucie pierwszej części gry wreszcie do gospodarzy uśmiechnęło się szczęście. Mocny strzał Rowickiego broni Kaczmarek, dobitka Śrutwy głową, jednak już w siatce bramki Warty Namysłów. Ruch Chorzów pokonał Wartę Namysłów 1-0, strzelając bramkę w pierwszej połowie. Drugiej gole już nie padły.